Pan Bóg w trosce o zbawienie każdego człowieka, stawia na naszej drodze ludzi, którzy pomagają nam się do niego przybliżyć. Niewątpliwie takim człowiekiem był i jest święty Wincenty Pallotti, założyciel Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, do którego należą osoby różnego stanu, duchowni jak i świedcy. Początki Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Sięgają 9 stycznia 1835 roku. W tym dniu, z natchnienia Bożego, święty Wincenty Pallotti postanowił założyć dzieło, dzięki któremu wszyscy członkowie ludu Bożego mogliby uczestniczyć w ewangelizacyjnej misji Kościoła. Jak mawiał Pallotti, że Kościół bez świeckich to jak chleb bez zaczynu i że każdy ochrzczony ma być apostołem. Czyli ma być zobowiązany do troski o zbawienie swoje i drugiego człowieka. Święty Wincenty Pallotti był przeniknięty ideą, że wszyscy ochrzczeni, odpowiadając na nowe przekazanie miłości, są powołani do czynnego troszczenia się o zbawienie bliźniego, tak jak o zbawienie własne. Uważał on ponadto, że osobiste inicjatywy apostolskie byłyby bardziej skuteczne, gdyby je podejmowano. W formie zrzeszonej i ukierunkowano na wspólną misję życia ewangelią i jej głoszenie. Jak pisał święty Wincenty, przystąpienie do apostolstwa katolickiego oznacza troskę o ożywienie wiary i miłości tam, gdzie jest rozkrzewiona i o rozszerzenie jej w najodleglejszych częściach obydwu półkul, by przenajdroższa krew Chrystusowa wszędzie wydała owoc. Święty Wincenty Pallotti urodził się w Rzymie 21 kwietnia 1795 roku, a święcenia kapłańskie otrzymał 16 maja 1818 roku w Bazylice Świętego Jana na Lateranie. Nazywany apostołem Rzymu, niezmordowany spowiednik, także dwóch papieży, był gorliwym i oddanym Kościołowi i ludziom kapłanem. Zmarł 22 stycznia 1850 roku w wieku 55 lat, beatyfikowany 22 stycznia 1950 roku przez Piusa XII, a kanonizowany 20 stycznia 1963 roku przez Jana 23. Święty Wincenty dobrze wiedział o tym, jak wielkie jest miłosierdzie Boże. Potrafił też z tego nieskończonego miłosierdzia korzystać wymadlając je dla siebie i bliźnich, a że cechowała go wrażliwość i miłość do ludzi, jego codzienność to ciągłe dążenie do pokazania innym, jak wspaniały jest Bóg i jak bardzo mu na nas zależy. Już w kilka dni po święceniach subdiakonatu święty Wincenty pisał Zachwyca mnie mój Bóg, nie rozum, nie wola, nie dusza, nie wzrok, nie słuch, nie powonienie, nie smak, nie mowa, nie oddech, nie ciało, nie powietrze, nie pokarm, nie napój, nie odzienie, nie łoże, nie rzeczy doczesne, nie bogactwa, nie zaszczyty, nie wyróżnienia świata, nie dostojeństwa, nie awanse, lecz Bóg, Bóg zawsze i we wszystkim. Pisał też: Chciałbym się stać napojem, by orzeźwić spragnionych, kojącym likworem, by wzmocnić żołądek słabych, delikatnym puchem, by przynieść ulgę osłabionym członkom, zmęczonym życiem, aby wszystkie martwe stworzenia na nowo powołać do życia łaski Bożej, czy do życia doczesnego, aby na tej ziemi wracając do życia. Mogli aż do ostatecznego sądu wykonywać te wielkie rzeczy, a wykonywać dla chwały mojego Boga, mojego Ojca, mojego Stwórcy, mojego dobra i wszystkiego mojego. Święty Augustyn powiedział: Kto traci Boga, traci wszystko. Wobec tego, powołani do świętości, powinniśmy dążyć do stanu, w którym w ślad za świętym Pawłem i świętym Wincentym i wieloma innymi świętymi będziemy mogli powiedzieć: Już nie ja żyję, żyje we mnie Chrystus. Aby poznać i zaprzyjaźnić się ze świętym Wincentym Pallottim, warto sięgnąć po jego dzieła pełne rad i wskazówek, nie poprzez pouczanie, ale przykłady Bożej Miłości i Miłosierdzia i wynikającą z postawy świętego naukę jak warto postępować wiersz z tomiku pod tytułem moje z Bogiem rozmawianie autorstwa Krystii. gdyby bo gdyby ciebie nie było mój Boże bo gdyby ciebie nie było kochany, bo gdyby tylko tak było przez chwilę, byłoby strasznie, świat byłby przegrany.